dobry wieczór. Minęła 18.30. Magdalena Bałkowiec. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Bruksela traktuje nas i Polaków jak wrogów, mówił Viktor Orban. Do stanowczego sprzeciwu polskiego rządu wobec polityki nacisku stosowanej przez organy Unii Europejskiej dołączają Węgry. Zaskoczenia nie ma. Nowym szefem Platformy został Donald Tusk, który nie miał żadnego kontrkandydata. Przegrali natomiast działacze regionalni wspierani przez Tuska, Agnieszka Pomaska i Roman Szałemej. Na planie filmu Rust z udziałem Aleka Baldwina jeszcze przed tragicznym wypadkiem co najmniej dwukrotnie wypaliła broń, informuje New York Times. Aktor śmiertelnie postrzelił autorkę zdjęć. Teraz grożą mu zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Bruksela traktuje Polaków i Węgrów jak wrogów, mówił premier Viktor Orban podczas wczorajszej demonstracji w Budapeszcie. Unijnemu dyktatowi sprzeciwia się także premier Mateusz Morawiecki, który bronił suwerenności Polski podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Więcej w materiale Marii Osińskiej. Bruksela traktuje nas i Polaków jak wrogów. Potwierdziła to wtorkowa debata w Parlamencie Europejskim, podczas której niemieccy politycy dziękowali polskiej opozycji za wyprowadzenie ludzi na ulicę i zorganizowanie protestów antyrządowych. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że w Polsce reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna. Komisja Europejska przywołała jeden z artykułów traktatu, w oparciu o który to z kolei artykuł traktatu teraz pojawiają się niektórzy sędziowie, tacy bardzo aktywni sędziowie, którzy kwestionują status innych sędziów. Żadne poważne państwo nie może sobie na to pozwolić. Jednak lewica konsekwentnie używa hasła o kryzysie praworządności w Polsce. Przede wszystkim Izba Dyscyplinarna, która ma dyscyplinować niezależnych sędziów. Po drugie, sędziowie, którzy wydają wyroki, które nie podobają się obecnej władzy, są zawieszani i nie mogą orzekać. Sędzia Tuleja, prawda, czy Juszczyszyn, prawda. Po ogłoszeniu przez Polski Trybunał Konstytucyjny wyższości prawa krajowego nad unijnym, Europarlament przyjął rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. Oznacza to, że Polska nie dostanie pieniędzy, jeżeli nie wypełni wyroków TSUE. Jednak według traktatu o Unii Europejskiej władze Brukseli nie mają prawa decydować o sprawach dotyczących krajów członkowskich, które nie są objęte kompetencjami zawartymi w traktatach. W związku z tym Europejski Trybunał nie może wpływać między innymi na polskie sądownictwo. Fragment traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 5, ustęp 2. Granice kompetencji Unii. Zgodnie z zasadą przyznania, Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Komentatorzy wielokrotnie podkreślali, że Bruksela stosuje finansowy szantaż wobec Polski w postaci Unijnego Funduszu Odbudowy. Tym razem Donald Tusk zaskoczył, twierdząc, że po rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen jest przekonany, że unijne środki Polska na pewno otrzyma. Polacy tak czy inaczej te pieniądze dostaną. Tutaj mogę wszystkich uspokoić, że nikomu do głowy nawet taki pomysł nie przyszedł w Europie i nie przyjdzie. To mogę zagwarantować, żeby karać Polaków za ten konflikt i za ten upór PiS-u w sprawie dławienia polskiej praworządności. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała mówi wprost, Polska i Węgry to chłopcy do bicia, a atak na właśnie te państwa członkowskie ma podłoże polityczne. Politycy opozycji sami głosowali za tym, żeby te środki Polsce odebrać, a potem Donald Tusk opowiada, że rzekomo on załatwił, żeby one Polsce były przyznane. No ponieważ on już wie, że one Polsce będą przyznane, więc stara się tutaj podłączyć, ale to zachowanie polityków Platformy i całej Europejskiej Ludowej, Partii Ludowej było jednoznaczne i dokładnie odwrotne. Zdaniem publicystów wiatr zmian wieje coraz silniej w Europie. Część krajów, w tym Polska i Węgry, stanowczo przeciwstawiają się unijnemu dyktatowi. W czasie debaty w Parlamencie Europejskim powoływano się na tłumy ludzi. W Polsce było 20 tysięcy, tu było milion. Mają proporcje. Jeżeli to dla nich ważne, to niech teraz zobaczą, że się nie tylko Polska, ale narody Europy budzą i ta fala pójdzie. Kwestia praworządności w Polsce jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów w Parlamencie Europejskim. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zadają pytanie, czy w obliczu agresywnej polityki Rosji, zagrożenia związanego z budową gazociągu Nord Stream 2, czy kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej, Bruksela nie przekłada sprawy Polski nad sprawy unijne. Maria Osińska, Telewizja Republika.
W demonstracji upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania węgierskiego z 1956 roku wzięło udział prawie milion osób, wśród nich ponad 1000 Polaków. Manifestacje zauważyły zagraniczne media. Dwuminutowy materiał wyemitowała m.in. niemiecka stacja CDF. W relacji widać tłumy niosące węgierskie flagi oraz klubowiczów Gazety Polskiej z biało-czerwonymi flagami. Chciałbym, żeby w mojej ojczyźnie też była taka miłość ojczyzny, taka miłość do symboli, taka miłość do niepodległości, taka miłość do rodziny. Viktor Orbán, premier Węgier, dał tu niezapomniane wystąpienie. Twarde, twarde wobec całej Europy, ale prawdziwe. To mąż stanu, który walczy o niepodległość swojej ojczyzny, o utrzymanie tej niepodległości. I mam nadzieję, że 11 listopada będzie przypominał ten dzień tutaj na Węgrzech. Wspaniały dzień, 23 października w Budapeszcie. Największa demonstracja w historii Unii Europejskiej. Nawet mogło milion ludzi uczestniczyć. Nikt nie jest w stanie tego policzyć, ponieważ przyszło tyle, że kilometry od sceny kończyły się tłumy. Nigdy czegoś, przynajmniej na własne oczy takiego nie widziałem, uczestniczyłem w wielu demonstracjach. Tysiące Polaków, którzy przyjechali zarówno tym pociągiem, jak i autobusami, ale też byli z Budapesztu, byli samodzielnie. No i ta grupa, która się wydawała taka wielka, nagle utonęła w tych setkach tysięcy Węgrów, Włosi, ale byli z wielu innych krajów. To zresztą słyszeliśmy, języki słowiańskie, robiło to wrażenie. Wielka demonstracja pod hasłem wolności narodów, pamięci historycznej, ale wszystkim obrony demokracji, bo dzisiaj ludzie chcieli się upomnieć o prawo do demokratycznych wyborów, które im urzędnicy unijni chcą zabrać. W sobotę w 240 biurach Platformy Obywatelskiej w całej Polsce odbyły się wybory nowych władz partii. Głosowało ponad 97% członków Platformy. Szefem partii został Donald Tusk, który nie miał kontrkandydata, jednak przegrała część wspieranych przez niego działaczy. Jak wyglądają nowe regionalne struktury PO, sprawdzał Paweł Błoch. Wybory regionalne przegrała część kandydatów wspierana przez byłego premiera. Przewodniczącą PO w Gdańsku nie będzie już Agnieszka Pomaska. Wybory na Pomorzu wygrał Mieczysław Struk, popierany przez kontrowersyjnego polityka Platformy Sławomira Neumanna. Gratulacje dla nowego przewodniczącego regionu pomorskiego Platformy Obywatelskiej Mieczysława Struka. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w tych ostatnich tygodniach. Mile wspominam wszystkie spotkania w pomorskich powiatach. Do zobaczenia na kolejnych. Dziękuję i gratuluję wszystkim zwycięzcom. Pokonani niech nie opuszczają rąk. Jesteście wszyscy jedną drużyną, a najważniejsza gra dopiero przed nami. Jeśli uwierzycie w wygraną, Polacy uwierzą w was. Donald Tusk odniósł wielki sukces. Wygrał wybory na przewodniczącego partii z innym kandydatem o nazwisku Donald Tusk. Wygrał przewagą głosów stuprocentową. Również na Podlasiu doszło do zmiany przewodniczącego. Roberta Tyszkiewicza zastąpił Krzysztof Truskolaski, syn prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego. Robert Tyszkiewicz, poprzedni przewodniczący, nie był człowiekiem takim Donalda Tuska, to był człowiek absolutnie Grzegorza Schetyny, ale Krzysztof Truskolaski też nie był człowiekiem Donalda Tuska, on nawet Tuska krytykował kilkukrotnie publicznie. Na Dolnym Śląsku wybory wygrał Michał Jaros, wspierany przez Bogdana Zdrojewskiego. Faworytem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego był prezydent Wałbrzycha Robert Szałemej. Liderem Platformy na Mazowszu został Jan Grabiec. Śląsk przypadł Wojciechowi Saudze. Zachodniopomorskim wygrał Olgierd Geblewicz. W Szczecinie Arkadiusz Marchewka. Warmińsko-Mazurskie zdominował Jacek Protas. W Lubelskim wygrał Stanisław Żmijan. Zdzisław Gawlik będzie kontynuował swoją rolę na Podkarpaciu. Świętokrzyskiem Artur Gierada. Kujawsko-Pomorskie dla Tomasza Lęca. Rafał Grupiński pozostaje szefem PO w Wielkopolsce. Robi się ciekawie, znaczy Donald Tusk, o ile faktycznie wyobrażał sobie ten swój powrót i to było logiczne, no nie tylko przejęcie władzy w Platformie, ale także no, ta władza jest możliwa wtedy, kiedy uzyska poparcie w regionach, tak, w tych dolnych, tych niższych strukturach, no to się wymyka z rąk panu Donaldowi Tuskowi, jak to śliskie mydło. W większości regionów sytuacja była analogiczna do wyborów na przewodniczącego całej partii, czyli był jeden kandydat. Działacze Platformy Obywatelskiej mogli oddawać głosy wczoraj od 10 do godziny 18. Paweł Błoch, Telewizja Republika. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęto pracę nad rozporządzeniem, na mocy którego nie będzie już zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie. Zmiany mają związek ze wcześniejszą decyzją Parlamentu Europejskiego. Kiedy ostatni raz przestawimy zegarki, sprawdzała Małgorzata Kleszcz.
nakładów osobowych. Jak przekazała wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk, prace nad nowymi przepisami w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego trwają. Państwa członkowskie mogą wybrać, czy na stałe przyjmą czas letni czy zimowy. Powrót do czasu zimowego następuje w ostatni weekend października, w tym roku w nocy z 30 na 31 października. Jednym z argumentów, dla którego była wprowadzona zmiana czasu, to jest oszczędności energetyczne. Tylko jak się okazuje, te oszczędności są niwelowane w obecnym społeczeństwie one są niwelowane i one są tak naprawdę żadne. Konieczność nagłego przystosowania swojego życia do zupełnie innego rytmu niesie pewnego rodzaju negatywne konsekwencje. To nie są tylko takie stricte zdrowotne, ale również są obserwowane różnego rodzaju problemy psychiczne, większa wykrywalność depresji. Po rezolucji Parlamentu Europejskiego z 8 lutego 2018 roku projektem dotyczącym zmiany czasu zajęła się Komisja Europejska, która przeprowadziła konsultacje publiczne w państwach członkowskich, zgodnie z którymi blisko 90% głosujących zadeklarowało chęć odejścia od zmian czasu. Ponad 3/4 ogółu badanych Polaków uważa, że gdybyśmy mieli odejść od zmian czasu, to powinien to być czas letni. Gdyby zostać przy zimowym czasie, to świt byłby nawet o trzeciej w nocy w czasie letnim, a więc to by było dość niekomfortowe dla wielu ludzi, bo wtedy by był też wcześniej zachód i to by było dość niekomfortowe. Dlatego rekomendowaliśmy zostać przy tym letnim czasie. W Polsce od 1977 roku zmiana czasu następuje na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydawanego co 5 lat po ogłoszeniu przez Komisję Europejską komunikatu w tej sprawie. Halina Hutchins, autorka zdjęć do westernu Rust, zginęła w czwartek na planie filmowym. Omyłkowo postrzelona przez aktora i producenta Aleka Baldwina. Teraz w sprawie pojawiły się nowe fakty. Zdaniem informatorów podczas produkcji nie były zachowane standardy bezpieczeństwa. Sam Baldwin może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Około 200 osób zebrało się, by uczcić zmarłą Halinę Hutchins. Autorka zdjęć, z pochodzenia Ukrainka, pracowała nad wieloma filmami krótko- i pełnometrażowymi, a także nad serialami. Dwa dni przed śmiercią opublikowała w mediach społecznościowych filmik z podpisem: jedną z zalet kręcenia westernu jest to, że możesz jeździć konno w dzień wolny. Była bardzo dynamiczną osobą. Taka tragedia jest dla nas druzgocąca. Od pracowników technicznych po aktorów wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. Niektórzy z uczestników czuwania trzymali tabliczki z hasłem "Bezpieczeństwo na planie". Okazuje się, że podczas kręcenia filmu Rust standardy nie były zachowane. To tak, jakbyś wsiadł do samochodu, mechanik mówi ci, że te opony są nowe, są idealne. Jedziesz, wpadasz w poślizg, zabijasz człowieka na chodniku. Tak właśnie się czujemy. To nigdy nie powinno się było wydarzyć. Aktor Alec Baldwin otrzymał pistolet od osoby odpowiedzialnej za broń z zapewnieniem, że nie jest naładowany. Podobna sytuacja miała miejsce na planie kilka dni wcześniej. Wtedy broń wystrzeliła dwukrotnie, choć również miała nie być nabita. Ta sytuacja jest surowym przypomnieniem o bezpieczeństwie na planie. Uważam, że nie należy korzystać z prawdziwej broni. A jeśli już to się robi, to co najmniej dwie osoby powinny się upewnić, czy nie jest naładowana, zanim się ją wręczy aktorowi. Oprócz Haliny Hutchins postrzelony został też reżyser filmu Joel Souza. Rany były jednak na tyle łagodne, że po paru dniach wyszedł ze szpitala. Według oceny prawników Baldwinowi może zostać postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci przez zaniedbanie. Zdjęcia do filmu Rust zostały wstrzymane na czas nieokreślony. Na kontenerowcu u wybrzeży miasta Victoria w Kolumbii Brytyjskiej na zachodzie Kanady wybuchł pożar. W kontenerach są groźne dla środowiska chemikalia. Ze statku ewakuowano część załogi. Na czas trwania akcji przeciwpożarowej wokół jednostki utworzono strefę zagrożenia. Zim Kingston, kontenerowiec pływający pod banderą Malty, wpłynął wczoraj w cieśninę Juana de Fuca przy zachodnim wybrzeżu Kanady. Załoga poinformowała o niesprzyjających warunkach pogodowych, w wyniku których około 40 kontenerów wypadło za burtę, a kilka innych zostało uszkodzonych. Straż Przybrzeżna monitoruje położenie dryfujących kontenerów, które stanowią zagrożenie dla okrętów. Dziś nad ranem na pokładzie wybuchł pożar. Zapaliły się uszkodzone kontenery, w których znajdowały się chemikalia stosowane w górnictwie. Wśród nich znajduje się amylksantian potasu,
który jest uważany za środek drażniący i niebezpieczny dla środowiska. Statek przewozi ponad 52 tony chemikaliów. 16 członków załogi ewakuowano, a 5 pozostało na pokładzie, by walczyć z ogniem. Na szczęście sam statek nie zaczął płonąć, nie ucierpiał też nikt z marynarzy. W akcję włączyła się kanadyjska oraz amerykańska Straż Przybrzeżna, gdyż cieśnina znajduje się w sąsiedztwie obu państw. Obecnie jest prowadzona procedura oceny zanieczyszczeń spowodowanych przez substancje wyciekające z kontenerów. I na koniec niestety smutna wiadomość. Zmarł aktor Krzysztof Kiersznowski. Był znany między innymi z ról w filmach Wabank i Killer. Miał 70 lat. To wszystko na dziś. Za chwilę sport i pogoda. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdą Państwo na naszym portalu. Spokojnego wieczoru.